Siemanko, chcesz ze mną pograć lub pogadać? Wbij na serwer TeamSpeak, wikmon.eu. Halo? Halo? Dzień dobry pani. Tak, słucham. Ty, maskotka, potrzebuję zły dotyk Krociego. Co? Zły dotyk Krociego. A co to jest? A może tak? Ty mi dasz ostatnią lalkę Kroci, którą trzymasz w dupsku, a ja ci dam dopiero co podpisaną książkę Garego Kulemana. Co? Słuchaj, obaj wiemy, że masz taką jedną wetkniętą w dupsko. Ile za nią chcesz? 2 złote. Kupuję to. Słuchaj. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Tak? Ale ty chyba ostatnio byłeś normalny, a teraz znowu ci pierdolę tu odbił. Ty może idź do psychiatry, żeby ci kurwa jakieś mocniejsze leki dał, co? Tak jest, mała. Jestem ja szczurczym królem. No teraz gorzej z tobą. Jestem ja szczurczym królem. Halo, halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, tu Londyn. On blondynka, ona brunetka, on blondyn. Hej! Poproszę gorącą 2 na wynos. Aha, a ja poproszę, proszę pana, już od rana spaghetti. Ale wie pan co, powiem panu tak, ja sobie nie ratuję. Ja pan pana namierzyłam, bo pan dzwonił przed chwilą do mojej koleżanki. Nie ma szans. Jest szansa na wyruchanie szympansa. Spoko. A ruchał cię w dupę ktoś? Nie. Nie? No to zawsze musi być ten pieszczak. No, tego się nie spodziewałem. Podaj hasło. Podaj hasło. Jasna, dziewczyno. Chodzą do szap. Pawiany malują ściany. Nara. Halo? Dzień dobry pani. Witam serdecznie pana. Znając moje szczęście, to na pewno zakonnica albo czyjaś babcia. Absolutnie nie. Jakaś taka pomarszczona? Słucham. To będzie słodkie. Słucham. A tak serio, dźwięk mojego głosu nie gra ci na nerwach? Mnie czasem wpienia. Nie. Spoko. Bardzo śmieszne. Gratulacje. Co, chcesz do mnie przyjść, czy chcesz się pobawić? Tak jest, mała. Jestem ja szczurczym królem. To zapraszam. On zaprasta. O, tak. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Oczywiście. Jak na syntezatora mowy, jak najbardziej. Tego się nie spodziewałem. No widzisz, a co za... Misja wypełniona. Z całą starannością. Przepraszam. Słodko. Halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ktoś mi rąbnął pączki i teraz wszyscy za to zapłacicie. Proszę? Pączki. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Halo. Siema. Siema. Ty, maskotka, potrzebuję pączki. Okazja, gdzie mam wziąć pączki? To nie piekarnia. Mój błąd. Źle postąpiłem, co nie? Proszę, halo. Ktoś mi rąbnął pączki i teraz wszyscy za to zapłacicie. A w mordę, idę do domu. Ty, maskotka, potrzebuję zły dotyk Krociego. Zły dotyk Krociego. Wiesz co, ja ci powiem tak, zadzwoniłeś się do Lilianki, ale ona dopiero będzie w czwartek. Kurde, tak, bo jest w czwartek, wiesz? Spoko. Zrywam się stąd. Miłego dnia.
cukiernia pączek, słucham. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ktoś mi rąbnął pączki i teraz wszyscy za to zapłacicie. Ty, maskotka, potrzebuję pączki. Halo, kto mówi? Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Ale u nas pączków nie ma, przykro mi bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Proszę wybrać tonowo numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie sekretariatu. Rzesz, kurde! Sekretariat 400. Dział obsługi klienta 451. Nastąpi połączenie z abonentem 451. Proszę czekać. Piekarnia Sprotola, panek, dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam. Ktoś mi rąbnął pączki i teraz wszyscy za to zapłacicie. Halo? Potrzebuję pączki. One je muszą pakować, nie? Kto? Żartowałem. Halo? Cześć. Cześć. Ktoś mi rąbnął pączki i teraz wszyscy za to zapłacicie. Naprawdę, ja nie robię sobie jaj. Nie mam nic wspólnego. A, wszyscy to mówią. Kurczę, no. Potrzebuję pączki. No? Dalej, pośpiesz się. Ile? Na ziemię, jak chcesz żyć. Ile? Na ziemię! Słucham. Siema. Dzień dobry. Podpisz tę petycję. Ale co mam podpisać, bo nie wiem za bardzo. Petycję? A ty nie wiem za bardzo, o co chodzi. Podpiszesz petycję? Muszę dać tatę do telefonu, bo ja nie wiem za bardzo, o co chodzi. Tato, tato. O, słucham. Podpisz tę petycję. Ale nie rozumiem za bardzo, co chodzi. Jakby w ogóle z kim ja gadam? Jestem jaszczurczym królem. No ale robi sobie pan jaja, czy... No nie wiem za bardzo. Naprawdę? No nie robię sobie jaj. Ale jakie petycje trzeba podpisać? A, wszyscy to mówią. Dlaczego nie jestem zaskoczony? No ale naprawdę nie wiem, o co chodzi panu w tym momencie. Morda w kubeł, kretynie! A dlaczego pan mnie wygrywa od razu? Nie chce mi pan powiedzieć, o co chodzi. Żartowałem. Przepraszam. No tak. Tak myślałem, że pan żartuje właśnie. No ale w jakim celu pan to robi w ogóle? Muszę przestać palić to świństwo. Dobra, to ja będę kończył, bo nie ma sensu za bardzo. Pewnie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Daj mi trochę forsy. Jakiej forsy, kurwa? Trochę forsy. Na policję. Dalej, pośpiesz się. Co ty za jeden? Dalej. Ja ci kurwa dam dalej. Zaraz tylko na policję dzwonię, to cię namierzę, że będziesz miał forsy. A, wszyscy to mówią. Tak? To zobaczysz. Niczego nie żałuję. Ja mam sąsiada policjanta. Zaraz podnie. Okej, namierzę cię bliżej. Nie ma szans. Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Daj mi trochę forsy. Tak? Dalej, pośpiesz się. Już. Dalej. Na ziemię, jak chcesz żyć. No i komisarz, ja się do ciebie zgłaszam, mój drogi. Nie masz, to że numer prywatny. I zaraz za 5 minut będzie ktoś. Żartowałem. Tak? Za 5 minut będzie ktoś. A co tam? I tak potrzebowałem wakacji. Dzięki. Halo? Jedziemy. Gdzie? Pod ten numer.
Co? Nie słychać. Nie, pod ten numer jedziemy. Czekaj, już, już. Włącz. Włącz go. Zrywam się stąd. Miłego dnia. Halo? Siema! Cześć. Daj mi trochę forsy. Ale czemu mam ci dawać pieniądze? Dalej, pośpiesz się. Ale ja pieniądze ja mam tylko na Steamie, bo ja gram w grę i nie mam pieniędzy. Dlaczego nie jestem zaskoczony? Na ziemię jak chcesz żyć! Ale ja gram w grę teraz i nie bardzo mogę rozmawiać. Gry komputerowe nie zabijają ludzi. Ja to robię. Ale ja nie wiem nawet o co chodzi panu. Na ziemię! Ja gram w grę z chłopakami. Nawet nie mam pieniędzy, żeby panu zaprosić. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Nie, ja tak nie powiedziałem. Ja po prostu gram w grę i nie bardzo mogę rozmawiać, bo zaraz będzie teamfight i przegramy. Nie mówię za bardzo. A tak serio? Dźwięk mojego głosu nie gra ci na nerwach? Mnie czasem wpienia. Nie denerwuję. Tylko, że nie mogę za bardzo rozmawiać. Mówię. Żaden kłopot. No to będę kończył. Cześć. Do widzenia. Dzięki za oglądanie. Ja na koniec chciałbym was zaprosić na stronę G2, na której możecie kupować gry w bardzo fajnej cenie, a z moim kodem, który wyświetlał się teraz na ekranie, macie dodatkową zniżkę 3%. No i oczywiście, jeżeli ten film wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu mojego kanału i wbiciu na mojego fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się, cześć!